Okej, więc tak, rzeczywiście przyjechałem z Wrocławia i będę wam opowiadał o metalowych czcionkach. Kto się domyśla, o czym tak naprawdę? Tak, super. Czyli niektórzy kumają, jeszcze nie śpicie. Okej. Nadchodzi rewolucja i to jest ten slajd, w którym jeżeli ktoś nie słyszał o Gutenbergu, to powinien teraz usłyszeć, ale już jesteśmy na tyle zaawansowani chyba z Gutenbergiem, że ja nie będę tego opowiadał po raz kolejny, że w którymś tam roku Mato powiedział coś i pokazał, a potem wszyscy oszaleli. Proszę? Dobra. Więc generalnie wszyscy wiemy, że Gutenberg nadchodzi, wszyscy wiemy, że będzie w wersji 5 podobno. Nikt z nas nie wie, kiedy będzie wersja 5. Ja przyjmuję zakłady. Okej. Kto słyszał o Gutenbergu? No. Czyli slajd zbędny. Kto widział Gutenberga? Okej. A kto widział Gutenberga na żywo? Tak myślałem. To zacznijmy od tego, że go sobie zobaczymy, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy pobrać wtyczkę. Tak, czyli wchodzimy sobie na ten adres, pobieramy wtyczkę, instalujemy ją normalnie z repozytorium WordPressowego. Tu może ważna uwaga, nie róbcie tego na swojej produkcyjnej stronie, ok? To zróbcie to tak na testowej albo coś. No właśnie, instalujemy wtyczkę, ściągamy, instalujemy. Co się dzieje? Ten widok znacie, mam nadzieję. Chyba, że pomyliliście konferencję. I to się stanie tym. Tak, wygląda inaczej. I nie chodzi o to, że zniknął nagłówek na slajdzie. Tylko ten edytor wygląda trochę inaczej. Spróbujmy sobie zobaczyć to. Gdzie jest moja prezentacja? Tak wygląda, to już jest żywy WordPress, tak? Tak wygląda przykładowa strona, jak zainstalujecie WordPressa, to macie przykładową stronę, tak? To jest ta przykładowa strona po włączeniu Gutenberga. Jak widzicie, tu macie normalnie tytuł, tu macie treść i to jest jeden blok, który nazywa się blokiem klasycznym, czy jakoś tak. Tu się pojawiają jakieś dziwne rzeczy, fonty, rozmiary. Tam się coś zepsuło. No właśnie. A tak wygląda już nowy wpis, który utworzycie przy użyciu Gutenberga. Tak? Tu już macie jakieś... Zauważcie, tych bloków jest więcej, tak? Macie nagłówek, macie cytat, macie coś tam. Tu mamy właśnie cytat, możemy sobie wybierać... konwertować to na inne bloki, zmieniać typ nagłówka na przykład i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie tak to wygląda. No dobra. Co jeszcze można? Można sobie pozmieniać kolejności i jeżeli ktoś był na warsztatach wczoraj chyba u Agnieszki Bury, to pewnie się już tym zdążył pobawić. I to możecie zrobić w domu jako zadanie domowe, sobie to ściągnąć, zainstalować, pobawić się i wiedzieć, co was czeka w najbliższej przyszłości. Natomiast dzisiaj zajmiemy się trochę tym, co wy możecie potem w kodzie zrobić z tym Gutenbergiem. Tak? No bo wszyscy wiemy, że będzie Gutenberg. No dobra, ale jak go możemy wykorzystać? Pytanie, które bardzo często się pojawia na wszystkich WordUpach, jak jeżdżę po WordUpach w kraju i są prezentacje o Gutenbergu, to bardzo często pojawia się pytanie, zresztą to pojawiło się też wczoraj na warsztatach, co z własnymi typami treści? Tak? To znaczy, mam własny typ wpisów, ojejku, nie mam tam Gutenberga. No więc Gutenbergiem można edytować własne typy treści. Kluczowe są tylko dwie rzeczy. Ten wasz typ treści musi wspierać edytor, tak? Czyli jak rejestrujecie typ treści, to tam jest supports editor. A dlaczego?
No bo to jest logiczne. Gutenberg edytuje post content, czyli wasz typ wpisu musi umożliwiać edycję post contentu, tak? Czyli musi być ten edytor. Inaczej nie ma sensu go edytować. I druga rzecz, musi być dostępny po REST API. I to jest rzecz, która jest nieco kontrowersyjna. Natomiast problem polega na tym, że Gutenberg jest pisany w JavaScriptie i opiera się o REST API. Więc jeżeli waszego wpisu nie ma w REST API, no to Gutenberg nie jest w stanie go edytować, bo nie jest w stanie go pobrać ani zapisać. Okay? A czy to jest dobre, czy nie? No to już jakby jest właśnie ta kontrowersja, tak? To znaczy ja mam w związku z tym pewien problem z wiarą w zapewnienia, że Gutenberg będzie domyślnym edytorem, tak? Bo wydaje mi się, że są treści, które niekoniecznie powinny być dostępne w REST API, a chcę je edytować w WordPressie. Wydaje mi się, że zamówienia WooCommerce'a są taką treścią na przykład. Okej, okay. To wiemy już, co zrobić, żeby nasz własny typ wpisów był edytowany Gutenbergiem i żebyśmy nie mieli już dwóch dziwnych edytorów. Co jeśli nie chcemy Gutenberga? No, większość z was słyszała odpowiedź na to pytanie. Jest taka wtyczka w repozytorium, wystarczy ją zainstalować i wyłącza się Gutenberga. Tak, jest taka wtyczka, rzeczywiście, ale ona jest zbędna. A jak wiemy, nadmiar wtyczek nie jest fajną rzeczą, więc może czasem warto się ograniczyć. I jest taki filtr, którym pozwala wam wyłączyć Gutenberga. Tak, Gutenberg can edit post type. Jako parametr pierwszy dostajecie can edit, czyli informacja o tym, czy można edytować, czy nie. Jako drugi parametr pobierany jest custom post type slug, tak? Czy tam post type slug, czyli ta nazwa, której używacie przy rejestracji własnego typu wpisów. No i możecie sobie po prostu sprawdzić, zwrócić true, false, jak wam się podoba. Czyli już wiemy, jak sprawić, żeby tego Gutenberga wyłączyć na przykład w naszym tam jakimś wpisie albo typie wpisów, tak? Okej, okay. To teraz kolejne dwie rzeczy, które bardzo często się pojawiają przy wszelkich WordUpach. A to jest informacja o tym, czy da się ustrukturyzować Gutenberga. No bo widzieliście, że tam mamy bloki, możemy sobie tworzyć nagłówki, cytaty, jakieś filmy, inne rzeczy. No dobra, no ale chcemy pani Basi powiedzieć, że ona ma edytować wpisy i ma nie wrzucać filmików z YouTube'a. Tak? Czy da się to jakoś wymusić? No, okazuje się, że trochę się da. Możemy na przykład pozwolić używać tylko niektórych bloków. Tak? Jeżeli sobie użyjemy filtru Allowed Block Types, to on pobiera jako te typy bloków, które właśnie można używać i pobiera post, tak? Czyli możemy sobie powiedzieć, że dla tego postu ogranicz tylko jakąś do jakiejś listy bloków. I teraz wychodzą dwa problemy już na tym etapie z Gutenbergiem. Na tyle, na ile się bawiłem Gutenbergiem, widać, że jest on pisany po części, to jest mój domysł, ale to tak wychodzi jakby z kodu, po części przez osoby, które niekoniecznie mają dogłębną znajomość WordPressa i takich rzeczy, które w WordPressie były od zawsze, w związku z czym dużo rzeczy jest zrobionych trochę inaczej niż do tego przywykliśmy. I na przykład, jeżeli popatrzycie sobie na ten filtr, kto jest deweloperem PHP-owym na sali? Jest paru. Dobra, to zrobimy szybki konkurs. Jeżeli macie taki filtr Allowed Block Types, prawda? I chcecie poznać listę wszystkich typów bloków, które są w WordPressie domyślnie zainstalowane, tak? Stworzone. Jak to zrobić? Kto ma pomysł? Pięknie. Dokładnie tak. Printujemy Allowed Block Types, bo tam pewnie jest tablica wszystkich domyślnych typów bloków. To jest logiczne, nie?
No, ja też tak myślałem. A potem się dowiedziałem, że chłopaki z Gutenberga stwierdzili, że nie, zróbmy to inaczej. I allowed block types ma trzy typy wartości. False, czyli nic. Tablice stringów, i to są nazwy tych, tak jak tu widzicie, core paragraph, core quote i tak dalej. To są te dostępne, dozwolone bloki. I teraz najlepsze, true. Wszystkie bloki. OK? Ja dostrzegam kilka problemów z takim podejściem, bo jeżeli chodzi o bloki wbudowane w WordPressa, nie ma sprawy. No ja mogę sobie przejrzeć kod WordPressa, wziąć sobie listę wszystkich bloków, usunąć tylko ten jeden, którego nie chcę, tak? Czyli usunąć wideo i wszystkie pozostałe wpisać w tej tablicy. OK? No dobra, ale bloki mogą być dodawane przez wtyczki. To jak ja u diabła mam to zrobić, żeby zezwolić na wszystkie bloki i zablokować tylko blok wideo? Ja jeszcze nie mam pomysłu, jak z true usunąć tylko jeden typ bloku. Podejrzewam, że to będzie bug wpisany w tym, ale to są właśnie takie smaczki, które jakby sugerują, że tu jeszcze dużo będzie pracy przy tym kodzie. Przynajmniej ja mam takie odczucie. No i ten kod, który zrobiliśmy, zauważcie, robi coś takiego. Tak, zauważcie, że mamy już tylko trzy typy bloków, tak? Dla porównania mogę pokazać, że tutaj jest tego dużo, tak? Bez tego filtru. OK, co jeszcze możemy zrobić? Możemy wyłączyć wszystkie te bloki, tak? To jest to, co powiedziałem o false. Zwracamy false. No to jest logiczne, pusta tablica, czyli nie zezwalamy na nic. Wygląda to wtedy tak. Dalej nie jest to stary edytor, ale jakby jest fajny, czysty, przejrzysty. A teraz spróbujmy porządkować tego Gutenberga, tak? To znaczy spróbujmy jeszcze więcej z niego wycisnąć. Zdefiniujmy szablon. Co to jest szablon? Szablon to jest coś takiego, że możemy powiedzieć, że najpierw ma być, powiedzmy, że mamy ten typ książka, tak? Każdy opis książki na naszej stronie ma się składać z opisu czy tam zajawki, ma się składać z chwytliwego cytatu, no bo chcemy tą książkę wypromować, i ma się składać, nie wiem, z takiego szczegółowego opisu, jak to zazwyczaj bywa, tak? Dokładnie to tutaj robimy, czyli bierzemy sobie typ obiektu książka, i edytujemy jego template, tak? Czyli ustawiamy, że jego template to jest najpierw jeden akapit, który zawiera zajawkę, jeden cytat, który zawiera ten chwytliwy cytat, no i potem mamy akapit ze szczegółowym opisem. OK? Teraz wygląda to tak. Jeżeli dodajemy nową książkę, to już od razu mamy te trzy bloki jakby ustawione. Zauważcie, że w tej chwili możemy sobie zmieniać ich kolejność. Możemy zmieniać ich kolejność, możemy kasować. Zauważcie też, że nie możemy dodawać nowych bloków. Tak? Tutaj już nie ma plusika. OK. Możemy też zablokować zmiany szablonu. Wystarczy ustawić template log. No ja ustawiam na ola, bo chcemy zablokować wszystkie zmiany. Tam są jakieś inne jeszcze wartości tego parametru, więc możecie zablokować chyba tylko usuwanie albo coś w tym stylu. Jak to wygląda? No wygląda w ten sposób. Zauważcie, że tutaj już nie możemy zmieniać kolejności. Tam daleko po prawej stronie, poza ekranem, jest jeszcze brak tej ikonki do usuwania, ale to się musicie posłużyć wyobraźnią. Te same szablony możecie ustawić też w trakcie rejestrowania waszego typu wpisów, tak? Czyli jak rejestrujecie typ wpisu, to od razu możecie też podać mu szablon. To jest całkiem wygodne, tak? Czyli tworzymy sobie wtyczkę,
do edycji tych książek od razu ustalamy, że książka składa się z tego, tego, tego i siamtego. Koniec, gotowe. Fajnie, mamy porządek. Pani Basia nam tego nie zepsuje. Tu jeszcze będzie potem uwaga na koniec prezentacji, ale może sami na to wpadniecie. Ostatnia rzecz i to będzie, ostrzegam, to będzie trochę hardcore, ale ta prezentacja będzie online, więc nie musicie tego kodu czytać, ani rozumieć, ani próbować go przepisywać, ok? Stworzymy własny blog. Nie po to, żebyście go umieli stworzyć, bo to nie jest kurs, po to, żebyście widzieli, z czym to się je i jak się za to zabrać. Bo to też jest takie pytanie, czy da się. Da się. Mi się przynajmniej udało. Zaczynamy od początku. Musimy dołączyć dwa pliki. Tak naprawdę pewnie musimy dołączyć tylko jeden, no bo style, no to jak nie chcecie używać styli, to nie musicie go dołączać. Dołączamy sobie pliczek naszego nowego bloku, review-blog.js. Tak, tu będzie pierwsze zdziwienie. Bloki tworzy się w JavaScriptie. Hurra! No i dołączamy sobie style, no bo chcemy to jakoś ostylować. Teraz się zaczyna hardcore. To jest plik review coś tam JS. Review-blog.js. I zobaczcie, co tu robimy. To są definicje jakichś zmiennych globalnych, które sobie po prostu wyciągamy tak, żeby je mieć pod ręką i żeby nam było wygodniej potem posługiwać się w kodzie krótkimi zmiennymi, a nie tymi całymi stringami. Tu mamy funkcję rejestrującą blok, tak? Czyli register block type. Nazwa tego bloku to jest to, co jak blokujemy, jak nie pozwalamy na używanie bloków, to tam było core, paragraf i tak dalej. To WP Magus Review to jest właśnie takie coś. Tytuł, no czyli to, co się nam będzie wyświetlać. Ikona to też wiadomo, co to jest. Kategory, to jest kategoria. Jak wchodzicie w Gutenberga, to tam dodajecie nowy blok, to tam na górze było takie menu i tam były zakładki. To jest ta zakładka. I definiujemy atrybuty, tak? Czyli nasz blok, no bo blok to jest edycja jakiejś treści, czyli jakby definiujemy, jakie treści, jakie pola można edytować tym blokiem. No i tu sobie mówimy, że edytujemy imię reviewera, tak? Czyli recenzenta, samą treść tej recenzji i tu są jakieś rzeczy pokroju wyrównanie, no bo chcemy wyrównać ten tekst do lewej, prawej i tak dalej. I jeszcze dwie rzeczy, i to zaraz sobie o tym powiemy. Media ID, no bo chcemy, żeby ten blok miał jeszcze zdjęcie recenzenta. Okay? Dlaczego jako dwa pola? Bo potrzebujemy media ID, żeby mieć w bazie zapisany identyfikator attachmentu załącznika. Teraz potrzebujemy media URL, bo w edytorze i na froncie chcecie zapisać nie identyfikator załącznika, tylko URL zdjęcia tego, no bo potrzebujecie URL-a, żeby wyświetlić, tak? Więc sobie zapisujemy jeszcze ten media URL. To jest cała definicja atrybutów, czyli tych pól jakby bloku. Jeszcze są dwie funkcje. Edit i save. Dlaczego edit i save? No bo jeżeli mamy blok, to musimy, już wiemy, co edytujemy, musimy jeszcze powiedzieć, jak wygląda edytor tego bloku, a potem musimy powiedzieć, jak wygląda ten blok na frontendzie. I to są właśnie te dwie funkcje. Edit odpowiada za stworzenie edytora, save odpowiada za przetłumaczenie tego bloku na kod wyświetlany na froncie. Funkcja edit. I tu się zaczyna jazda. Są dwa sposoby generowania tego kodu. Możecie to zrobić takim czystym, fajnym JS-em, którego wszyscy znacie i tak spróbujemy. Możecie też korzystać z Reacta, Reduxa, czy jakkolwiek to się nazywa.
wtedy jest trochę przejrzyściej, ale zrobimy to tak typowo po JS-owemu, bo załóżmy, że większość z Was nie zna Reacta i całych tych frameworków, więc żeby pokazać, że się da. Ok, co tu mamy? Mamy jakieś wartości pokroju focus i tak dalej, i tak dalej. To są te informacje o tym, czy ten blok jest sfokusowany, czy nie, tak? Czyli czy ma fokus. Tu pobieramy, zauważcie, te atrybuty, które sobie wcześniej definiowaliśmy, no bo ich potrzebujemy do edycji. Tu mamy jakąś funkcję, która obsługuje nam kontrolkę, wybór zdjęcia w kontrolce wyboru zdjęcia, czyli tłumaczy de facto to, co zwraca kontrolka, na nasze atrybuty. Tak? No bo chcemy sobie zapisać to zdjęcie w atrybutach. Tu jest tak samo z alignmentem. No i teraz samo tworzenie edytora. Zobaczcie, co robimy. No to jest bardzo proste. Mi się bardzo podoba. Tworzymy sobie tak naprawdę HTML-a. Nie wiem, na ile to widać, ale ja ten kod pisałem kiedyś przed WordUpem bardzo późno. I byłem po kolacji i winie. I ja wtedy już widziałem tego HTML-a tutaj. I tak naprawdę teraz spróbujcie tak przymrużyć trochę oczy, olać te czarne literki i wtedy zauważycie, że tu jest div. Co to znaczy? To znaczy, że tworzymy diva i on ma class name'a. Co to jest class name? No, ma klasy, tak? I co tu się dzieje? No jest w środku jakiś inny div. I on znowu ma jakiegoś class name'a i ma, zobaczcie, klasę, jeżeli media ID jest wybrane, czyli jeśli wybraliśmy już zdjęcie, to dajemy mu klasę WP Magus Reviewer Image, Image Active albo Image Inactive. Tak? Czyli po klasie wiemy, czy ten obrazek jest wybrany, czy nie. No i mamy jakieś style. Potem mamy blok Media Upload. Tak? Czyli to jest ten taki domyślny WordPressowy blok do wyboru załącznika z Media Library. Wybieramy sobie obrazek. Tu mamy właśnie jeszcze jakieś te dodatkowe obsługi, zmiany klas i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy kolejnego diva. I znowuż, zauważcie, że to znowuż jest tak w miarę oczywiste się zaczyna robić, nie? Mamy diva, klasa review content, znowu jakieś style. Zawartość to jest edytor rich text, tak? Czyli ten taki, powiedzmy, TinyMC upośledzony troszkę. Mamy jakiś placeholder, czyli ten tekst domyślny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Potem mamy paragraf z reviewer name'em, czyli z imieniem recenzenta. I to jest cały edytor. Ok? Więc to da się zrobić, to da się przeczytać. Przyznaję, że niekoniecznie umiałbym teraz wyłączyć to i napisać ten blog od nowa z pamięci. Ale, no wiecie, 10 lat temu też nie umieliście pisać, nie wiem, motywu z pamięci, nie? Więc to kwestia jakby nauczenia się. Została nam jeszcze jedna rzecz. Zapis do bazy. To jest część, która jest prosta, na szczęście. Też tworzymy tego HTML-a. Tak samo mamy atrybuty, tak samo mamy alignment, ale zauważcie, że tu jest znacznie prościej, tak? Bo już tworzymy tylko divy. Jest div, jest jakaś klasa. Jeżeli załadowaliśmy sobie zdjęcie, to wyświetlamy diva z tym zdjęciem, tak? Tu mamy image z media URL. Poniżej wyświetlamy diva z treścią recenzji, poniżej wyświetlamy imię recenzenta. Zobaczmy to w akcji. Zauważcie, że to się od razu wyświetliło, tak? To znaczy ten edytor jakby działa.
Zapisaliśmy wpis. Oglądamy wpis. To się wszystko fajnie wyświetliło, tak? Czyli ten motyw, który tu jest użyty, to jest 2017 czy coś takiego. Czyli teoretycznie motyw, który nie wspiera Gutenberga. Jakby ten nasz blok zadziałał, nie? Dobra. To jeszcze tylko kilka końcowych uwag. Gutenberg jest spoko, fajnie. Można z nim wiele zrobić, tylko teraz jest jedna rzecz, o której ja wiem, że wszyscy będziemy zapominać, bo to samo się stało z Visual Composerem. Nie zapominajcie o semantyce. Dlaczego? Bo edytowaliśmy książki. Kto ma pomysł, jaki problem wyniknie z tego, że edytowaliśmy typ wpisu książka Gutenbergiem? Nikt? Okej. Bo książka ma ISBN, autora i tak dalej, i tak dalej. I czasem chcielibyście na tej swojej stronie zrobić wyszukiwarkę po ISBN-ie. Jeżeli ten ISBN jest po prostu akapitem... Wyżej trzyma głowę. Nie, chyba... Tak? Okej. Okay. Jeżeli ten ISBN jest po prostu akapitem w waszym wpisie, no to nie możecie po nim szukać, bo to jest po prostu jakiś numerek. Więc musicie obsługiwać metafieldy. Tak, no inna rzecz jest taka, że niektóre informacje chcecie wyświetlać w wielu miejscach, bo na przykład, nie wiem, chcecie wyświetlić na liście wyszukiwania książek, chcecie ten ISBN pokazać, a nie całą wszystko, tak? Więc jakby to jest ten problem. Gutenberg ma wsparcie dla metafieldów, tam custom fieldów, czy jakkolwiek to się nazywa, więc można to zrobić, tylko jakby jeżeli wy tworzycie bloki, to wy musicie o tym pamiętać, żeby te custom fieldy tworzyć. Inaczej to się nie stanie magicznie, tak? No i generalnie to jest tyle. Dzięki za uwagę.